Marek kontroluje swoje picie. 2 miesiące temu wypił więcej niż planował i musiał wziąć urlop na żądanie. Od tego czasu nie pije w tygodniu więcej niż 3 piwa dziennie. Za to w sobotę z kumplem wypijają na spółkę pół litra. W niedzielę pije tylko 1 piwo rano, a wieczorem no może 2 piwa, bo nie chce, żeby go znowu suszyło przed pracą. Marek nie ma problemu, potrafi przez tydzień nie pić, ale napięcie w pracy jest wtedy tak duże, że w niedzielę musi się po prostu odstresować. Marek nie ma problemu z alkoholem. Potrafi wypić 0,5 litra wódki i mimo to normalnie pracuje. Nie to, co kilka lat temu, kiedy kolega przyprowadzał go po kilku piwach do domu. Ostatnio córka nie chciała się z nim bawić, mówiąc, że śmierdzi. Marek ciężko pracuje. Wraca zmęczony i sięga po piwo. Z powodu stresu nie ma już siły na bieganie ani czytanie książek. Nie pamięta, kiedy był ostatni raz z żoną na spacerze. Marek szuka informacji o uzależnieniu, bo ostatnio żona truje mu głowę, że od niego odejdzie, jeżeli czegoś z tym nie zrobi. Przypadkiem odnalazł kanał Do Wolności na YouTube i obejrzał film na temat diagnozy uzależnienia. W przyszłym tygodniu wybiera się do specjalisty. Jeśli masz wątpliwości, czy twoje picie jest piciem normalnym, czy może masz problem z alkoholem, skorzystaj również z kanału Do Wolności i poszukaj filmów na temat uzależnienia. A potem skontaktuj się ze mną. Do zobaczenia. Darek Dopierała.